этих стран признают глубокую благодарность вам. I zdjęć nieobratimą rewolucyjną perestrojkę. Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej. Związek Radziecki. Śmierć Stalina. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Marca 1953 roku profesor Paweł Wieczorkiewicz przestało bić, jak ogłaszano to w najuroczystszych komunikatach, serce wodza postępowej ludzkości, największego przyjaciela dzieci, orła górskiego Józefa Stalina. Śmierć Stalina zamknęła na pewno epokę, i to nie tylko w historii Związku Sowieckiego, ale i całej ludzkości. To jedno z najważniejszych wydarzeń w historii XX wieku. Niemniej okoliczności tej śmierci i zamierzenia polityczne Stalina po zakończeniu II wojny światowej są do dzisiaj jednym z najmniej zbadanych tematów, wielkich tematów historycznych w dziejach XX wieku. Pierwszym problemem poza utrwaleniem zdobytej władzy politycznej w nowych sferach wpływu w Europie Środkowo-Wschodniej, a potem i w Azji, jakie stanęło przed Stalinem, było okiełznanie społeczeństwa sowieckiego. Społeczeństwa, które żyło jednak nieco inaczej w latach II wojny światowej niż w okresie wcześniejszym. Społeczeństwa, które zaznało w różnym zakresie, w różnej mierze w tych trudnych latach wojny, ponosząc kolosalne, niewyobrażalne zresztą straty materialne, ludzkie, zaznało nieco wolności. Specyficznie może rozumianej, ale były to sytuacje wojenne, które wymagały inicjatywy, które wymagały zdecydowania, które premiowały jednostki samodzielne. Wszystko to, czego nie znosił system totalitarny, system stalinowski. Więc zapędzenie społeczeństwa do koszar, nie tyle armii, jak to się zwykle mówi po zwycięskiej wojnie, ale społeczeństwa, zadruty wielkiego łagru, jakim w istocie rzeczy był Związek Sowiecki, było pierwszym zadaniem polityki stalinowskiej. Wzięto się do tego na różne sposoby. Począwszy od brutalnej sowietyzacji wyzwolonych na parę lat przez Niemców republik bałtyckich, czy utrwalania władzy sowieckiej równie krwawymi metodami na zdobytych w wyniku wojny terytoriach, poprzez ograniczanie praw nierosyjskich mniejszości narodowych, czy względnie w ogóle narodowości wchodzących w skład Związku Sowieckiego, a więc rusyfikację tych społeczności i wreszcie poprzez nałożenie społeczeństwu bardzo ciężkiego, sztywnego gorsetu, w którym mało było wbrew pozorom komunizmu, a wiele było Rosji, i to Rosji w wydaniu przedrewolucyjnym. Ideałem Stalina, to może wiązało się ze wspomnieniami z czasów młodości, była jedna z najbardziej ponurych epok w historii Rosji, mianowicie czasy reakcji zapanowania Aleksandra III. I tak, jak się wydaje, widział przyszłość swojego imperium. W sposób zhierarchizowany widział swój naród i swoje społeczeństwo wciśnięte w najciaśniejsze ramy dyscypliny i kiełznane cały czas strachem przed wszechpotężną policją polityczną. Równocześnie rozpoczęto działania, które miały na celu przygotowanie owego społeczeństwa, już steroryzowanego, do kolejnego konfliktu, o którym Stalin zamyślał gdzieś od końca lat 40. w skali globalnej.
I tutaj posłużył się doświadczeniami z lat 37-38. To znaczy w sposób powolny, systematyczny rozpoczął przygotowania do kolejnej wielkiej czystki. Wymagało to oczywiście, tak jak się to stało i w roku 37, wymiany całych elit kierowniczych. Wymiany oczywiście drogą fizycznej ich eliminacji. Sytuacja była jednak nieco inna niż w roku 37. Nie dało się tego zrobić tak łatwo i tak prędko. W związku z tym rozpoczęto wielofazową, wielostronną nagonkę na czołowych polityków. Na Ławrentija Berię, na Georgija Malenkowa, na Nikitę Chruszczowa, na najwierniejszych Stalinowi Wiaczesława Mołotowa, Klimenta Woroszyłowa. Bardzo wygodnym instrumentem, który zresztą zgodny był z zapatrywaniami Stalina, okazał się w tym wypadku antysemityzm. Rozpoczęto od końca lat 40. w środowiskach inteligenckich, a potem szerzej antysemicką czystkę. Zaczęto antysemityzm praktycznie proklamować w prasie partyjnej, w dokumentach ideologicznych. Ponieważ składało się tak w związku z genealogią elit bolszewickich, że właściwie każdy z przywódców bolszewickich poprzez żonę, poprzez krewnych był w jakimś sensie z tak zwanymi sionistami powiązany, więc użycie tego instrumentu pozwalało uderzyć w niemal wszystkich. I to uderzenie przygotowywano. To uderzenie Stalin przygotowywał. Równocześnie przygotowywał oczyszczenie przedpola w postaci wyeliminowania tych właśnie najstarszych, najbardziej groźnych, bo zasiedziałych, mających swoich ludzi w strukturach władzy, współpracowników. Na pierwszy ogień miał pójść Beria. Przeciwko niemu zorganizowano sprawę, tak zwaną sprawę mingrelską, czyli aferę polityczną w Gruzji, polegającą na brutalnej czystce tamtejszego aparatu partyjnego, który, ponieważ Beria był wieloletnim przywódcą partyjnej organizacji gruzińskiej, uderzał w efekcie w niego bezpośrednio. Charakterystyczne, że Stalin, wydając ministrowi bezpieczeństwa publicznego Siemionowi Ignatiewowi instrukcję w sprawie mingrelskiej, zapowiedział: szukajcie wielkiego mingrela. Mingrelem był pochodzący z tej części Gruzji właśnie Ławrentij Beria. I wiele wskazuje na to, że Beria, najinteligentniejszy i najbardziej przebiegły z wszystkich paladynów Stalina, postanowił ubiec cios. Okoliczności śmierci wielkiego przywódcy wskazują, czy mogą wskazywać na to, że w momencie, kiedy nastąpił, nawet jeśli nie sprowokowany nawet z przyczyn naturalnych, atak apoplektyczny, z potłuszczenia czy polecenia Berii nie zrobiono nic, aby dogorywającemu Stalinowi pomóc. Więcej, starano się usilnie, aby agonia nie potrwała zbyt długo i żeby nie miał żadnych szans, aby podnieść się ze śmiertelnego łoża. Są różne supozycje i różne hipotezy na ten temat, ale cały ogląd ostatnich dni konającego Stalina uprawnia do wniosku, że Beria był w jakimś sensie powiązany ze śmiercią Stalina. To paradoks historii. Największy masowy ludobójca XX wieku, który wyprawiał na tamten świat setki, tysiące swoich najbliższych i najwierniejszych chwilami współpracowników, zginął z rąk jednego z nich, ostatniego, swojego wiernego także ucznia, ale prymusa, który potrafił posłużyć się tymi samymi metodami, które stosował Stalin. Zabiera głos pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Ministrów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, towarzysz Laurenty Beria. Drodzy towarzysze i przyjaciele, трудно выразить словами чувство великой скорби, которые переживают в эти дни наша партия и народы нашей страны. Все прогрессивное человечество. Не стало Сталина, великого соратника и гениального продолжателя дела Ленина.